To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kinematografii w czasach zarazy, bowiem ta zaraza, pandemia koronawirusa dotyka również kulturę, filharmonię, kina, teatry pozamykane, artyści bez zajęcia, bez pracy, ludzie przygotowujący, współpracujący również przy tych wszystkich produkcjach też pozostają bez pracy. Jest to niewątpliwie czas trudny, również właśnie dla kultury w Polsce, i o tym trudnym czasie, szczególnie z perspektywy kinematografii, porozmawiam z moim i państwa gościem, którym jest Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Witam serdecznie, panie dyrektorze, czy się słyszymy? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, słyszymy się wyśmienicie. Słyszymy się doskonale, ja również potwierdzam. To od razu zapytam w nawiązaniu do tego, co przed momentem powiedziałem. Czym jest ten obecny kryzys związany z pandemią koronawirusa dla rynku kinematograficznego w Polsce? No oczywiście jest to tragedia, tak jak dla wielu rynków czy dla wielu segmentów gospodarki. Natomiast specyfika rynku filmowego polega na tym, że to w zasadzie z dnia na dzień plany zdjęciowe zostały przerwane, zostały odwołane zdjęcia. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o filmie, mówię też o serialach, o telewizji, o całym rynku czy całym sektorze audiowizualnym. A w dodatku powrót tego rynku na właściwe gospodarcze tory no nastąpi z dosyć dużym opóźnieniem, bo to charakterystyczne dla tej branży, że ona działa z jakimś opóźnieniem, z jakąś bezwładnością, no, gdyż najpierw trzeba film nakręcić, żeby można go było wyemitować. No właśnie, najpierw trzeba nakręcić, tak jak pan prezes tutaj wspomina, jednak to kręcenie zostało wstrzymane, czy to jeżeli chodzi o filmy, czy to jeżeli chodzi o seriale, programy telewizyjne różnego rodzaju, bo też użył pan takiego słowa, panie dyrektorze, tragedia. Czy przewiduje pan zapaść w branży filmowej, kinematograficznej w Polsce? No wydaje mi się, że moją rolą nie jest straszenie tutaj w tej chwili zapaścią. My robimy wszystko i mówię tutaj o takim szerokim środowiskowym działaniu, stąd sformułowanie my, żeby do tego oczywiście nie doszło. Te działania można podzielić na dwa rodzaje. Znaczy pierwsza rzecz to wszystko, co się dzieje w tej chwili, tak żeby pomóc socjalnie pracownikom kultury, bo ja przypomnę, że ponad 90% osób zatrudnionych na tym rynku to są ludzie zatrudnieni na tak zwane umowy śmieciowe, ale no, nie wynika to z jakichś narzuconych norm przez, nazwijmy to, pracodawców, tylko raczej z charakterystyki zawodu wolnego, który w tego typu kryzysach najmocniej cierpi. Dlatego musimy taką wrażliwość społeczną na los tych ludzi, którzy z dnia na dzień stracili pracę, no, wykazać w sposób wyjątkowy. A ponadto prowadzimy tego typu działania, czy przygotowujemy tego typu projekty, które pomogą wejść z powrotem w rozkwit rynku zaraz po tym, jak czas pandemii, no, miejmy nadzieję, szybko dobiegnie swojego końca. No właśnie, to też pytanie, co będzie wtedy, kiedy czas pandemii się skończy? Czy istnieje taka obawa, że państwo w jakiś sposób ograniczy tutaj wydatki na kulturę, ograniczy środki na przykład Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, skoro no, pewnie będą bardziej palące problemy niż kręcenie filmów? Jak pan dyrektor na to patrzy? Znaczy, jak na razie państwo wykonuje coś absolutnie innego, to znaczy jeżeli chodzi o tą ustawę, która w dniu wczorajszym, czy dzisiaj będzie procedowana, wczoraj były jeszcze, rozumiem, ostatnie szlify, jest to ustawa, która jedna z nielicznych w Europie przewiduje specjalne paragrafy, specjalny fragment tak naprawdę dla ludzi kultury, więc mam nadzieję, że to nastawienie rządzących się w sektorze kultury nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze na PiS, no ja przypominam, że te pieniądze na PiS pochodzą nie bezpośrednio z budżetu państwa, a są no jakąś taką wypadkową sukcesów na rynku komercyjnym, czyli ten tak sławetny 1,5% z przychodów reklamowych, telewizji, kinowych i tak dalej, i tak dalej. No to już są takie szczegóły, ale jest to oczywiście uzależnione od tego, jak zarabia rynek. Zatem mając świadomość tego, że ten rynek będzie zarabiał słabo albo słabiej niż w analogicznym okresie, należy się spodziewać, że pieniędzy w PiS będzie mniej. Pieniądze, które pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, to pieniądze na zachęty, czyli na to wspieranie produkcji audiowizualnej, które mamy od niedawna w Polsce.
I z tego, co mi wiadomo, jak na razie żadne pieniądze nie zostaną na ten cel zabrane, zmniejszone. Ale tam podobno się szykują jakieś zmiany. I tu chciałem zapytać też pana dyrektora o to, bo szef resortu kultury, minister Piotr Gliński w jednym z wywiadów powiedział, robimy specustawą nowelizację ustawy o zachętach filmowych. To jest pomoc dla produkcji filmowej, tak, na przykład. Ale to są zachęty właśnie, to jest kolejny przykład tego, że rządzący pomagają światu kultury, dlatego że te zmiany, o których wspomina premier Gliński, są to zmiany, które dodają pewnej elastyczności, jeżeli chodzi o terminy rozpatrywania i produkowania. Dlatego że oto mamy ustawę, która bardzo rygorystycznie podchodzi do terminów procedowania w samym PISF i produkowania przez producentów, dlatego że mamy jasny mechanizm, kto pierwszy, ten lepszy, więc tutaj nie ma możliwości, żeby nie było możliwości jakiejś manipulacji czy zarzutu manipulacji. No tutaj te mechanizmy są bardzo, bardzo jasno określone i nagle z dnia na dzień nie da się produkować. Zatem zgodnie z tą ustawą, która obowiązywała, no, tych terminów się nie da wydłużyć. Dlatego ta nowelizacja, która umożliwia wydłużenie terminów realizacji tak, żeby ten mechanizm się całkowicie nie załamał, jest przykładem takiego racjonalnego działania rządzących w tym zakresie. To było wnioskowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, przyjęte ze zrozumieniem i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uchwalone. Mamy też, bo tutaj wspomniał pan dyrektor, mówimy o tej ustawie o zachętach. Mamy ponad rok funkcjonowania tejże ustawy, ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Pytanie, jak przez ten rok ta ustawa działa? Czy korzystają właśnie z niej producenci? W jakim stopniu został zrealizowany również budżet wynikający z tej ustawy? Budżet w zeszłym roku, znaczy na cały rok, to było około 100 milionów złotych. Tak naprawdę ustawa funkcjonowała od połowy lutego, zakładając, że no jest ta bezwładność 28 dni na złożenie czy rozpatrzenie wniosku. Mówimy o niespełna 10 miesiącach ich funkcjonowania i z tej perspektywy należy uznać wymogę w zeszłym roku za ogromny sukces. Znaczy udało się wydatkować 52 miliony złotych na 26 projektów, które były realizowane w Polsce, co skutkowało dla gospodarki wydatkami rzędu 280 milionów złotych. Zatem dzięki temu wsparciu powstały filmy i realnie wydatkowano w Polsce 280 milionów złotych. Więc ten mechanizm gospodarczy jak najbardziej się sprawdził. Stąd trudno mi sobie wyobrazić jakby zaprzestanie tego w okresie pokryzysowym, tak to nazwijmy, dlatego że to jest absolutnie mechanizm, który rozwija gospodarkę i który napędza gospodarkę. A jak się to ma w pierwszych miesiącach tego roku, jeszcze przed kryzysem, bo to bardzo ciekawa informacja. My wydaliśmy w zasadzie w 2 miesiące 44 miliony. Czyli ten sukces tej inicjatywy, która została w końcu zrealizowana, bo przypomnę, Polska była ostatnim krajem w Europie, oprócz Białorusi, no Białoruś jeszcze nie wprowadziła, który tego systemu wsparcia dla produkcji audiowizualnej nie miał, okazał się być trafiony i cóż, no, gdyby pewnie nie kryzys, to ta bariera 100 milionów złotych minimalnych, bo tak to jest w ustawie, byłaby absolutnie przełamana, co z kolei byłoby sukcesem, którego nigdzie w Europie nie udało się wykonać, dlatego że w pierwszych 3-4 latach funkcjonowania w innych krajach to wydatkowanie było zwykle na poziomie 30-40% budżetu. Chodziło na to, że w drugim roku funkcjonowania naszej ustawy wydatkowany byłby cały budżet. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądał ten budżet po pandemii koronawirusa? Czy on będzie na tym samym zakładanym poziomie, który był przed tą pandemią? Czy być może tych produkcji właśnie będzie więcej, będzie większe zapotrzebowanie? Jak pan dyrektor przewiduje całą sytuację? Powiem tak, to wszystko zależy oczywiście, ile pandemia potrwa. My w tej chwili szykujemy się na jeszcze trzy miesiące bez produkcji. Natomiast równocześnie pracujemy nad scenariuszem 6-miesięcznym i rocznym, jeżeli chodzi o brak produkcji. Jeżeli rzeczywiście byłyby to 3 miesiące, to myślę, że ten budżet zachęt, czyli ten budżet wspierania gospodarczego uda się wydać w 100%. Ja liczę na taką bardzo intensywną pracę w przypadku zakończenia do połowy roku pandemii w drugim półroczu. Staramy się naprawdę w tej chwili wszystko przygotować do tego, żeby ten boom mógł nastąpić, żeby to odbicie
mogło nastąpić. Ja mówię tutaj o działaniach koordynacyjnych, działaniach wspomagających, który będzie absolutnie niezbędny, tak żeby zaraz po zakończeniu tego strasznego okresu nie skończyło się to wielkim chaosem w produkcji. Dlatego że jestem oprócz, znaczy może inaczej, trochę urzędowo, ale też głęboko w to wierzę. Mimo wszystko jestem optymistycznie nastawiony, że jeszcze dużo da się uratować. W tym roku mam nadzieję, że oczywiście zakładając, że będzie to trwało jedynie 3 miesiące. A jak według pana dyrektora zmieni się rynek kinematografii w Polsce za sprawą koronawirusa? Ja myślę, że tak jak zmienia się rynek komunikacji, chociażby dziennikarzy ze swoimi gośćmi, czyli wykorzystanie tych wszystkich nowych technologii, w których ja rozumiem, że mamy obecnie intensywny kurs stosowania i użytkowania tego w życiu codziennym. Tak pewnie będzie się to zmieniało, jeżeli chodzi o rynek audiowizualny. Jedną ze zmian w ustawie, która w tej chwili jest procedowana, mówię o tej specustawie, jest dopuszczenie, przynajmniej przez jakiś okres, jako pierwszego pola eksploatacji VOD, czyli jakby dla mniej wtajemniczonych, to zawsze pierwszym obowiązkiem było kino, potem ewentualnie VOD. Natomiast z uwagi na niemożliwość funkcjonowania kin, myśmy wnioskowali, zresztą na wniosek wszystkich producentów i również to jest postulat Europejskiego Klubu Producentów, żeby dopuścić taką możliwość. I ta zmiana technologiczna wymuszona życiem, myślę, że też przyspieszy czy zwiększy konsumpcję w przyszłości poprzez VOD, bo jest to trend, który jest w ogóle w tej chwili w świecie obecny, nawet jeszcze przed okresem kryzysowym, w Polsce właśnie troszkę mniej, ale te zmiany technologiczne na rynku, w mojej ocenie, na trwałe zostaną przyspieszone. A teraz zapytam, bo mówimy o pewnym takim zastoju cały czas w świecie kinematografii w Polsce, na świecie w ogóle, te przesunięte premiery, wstrzymane zdjęcia do różnych produkcji. Jednak w Polsce dwóch reżyserów postanowiło swoje filmy realizować właśnie w czasach pandemii koronawirusa. Mówię tutaj pan Patryk Wega, między innymi pan Konrad Niewolski, pracują nad swoimi filmami. Pan Wega reżyseruje film o tak zwanej aferze podkarpackiej, pan Niewolski natomiast produkcję pod tytułem Asymetria, to gdzieś w głowie nawiązanie oczywiście do Symetrii z 2003 roku. Jak pan ocenia, panie dyrektorze, właśnie takie zachowanie tych reżyserów w trudnych czasach związanych z pandemią koronawirusa? Stawiają swoje produkcje ponad bezpieczeństwem? Znaczy, ja powiem tak, obydwie produkcje są poza pismem takim w sensie wspierania. Producenci nie występowali. Jestem daleki od ocen moralnych, nie jestem od tego uprawniony. Natomiast zapewne jest to coś, co nie przysporza, że tak powiem, sił w walce z koronawirusem. Naraża aktorów czy ekipy, które biorą udział w tych filmach. Niemniej z tego, co mi wiadomo, te zdjęcia już zostały przerwane. To znaczy jakby ta zmiana do dwóch osób, które mogą się zgromadzić publicznie, spowodowała niemożność kontynuacji zdjęć. Jest to nieodpowiedzialne i trudno to nazwać inaczej. Rzeczywiście trudno to nazwać inaczej. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę na temat kondycji kinematografii w Polsce w tych czasach pandemii koronawirusa. Życzę dobrego dnia i zdrowia przede wszystkim. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że zdrowie mi będzie dopisywało. A państwa serdecznie zapraszam do kin zaraz po zakończeniu tego kryzysu. Ja również do tego zaproszenia się zdecydowanie przyłączam, bo trudno mi tutaj bez kina funkcjonować. Przynajmniej 10 tych seansów w ciągu miesiąca zawsze w kinie oglądałem, a teraz człowiek musi się powstrzymać, ale dla własnego dobra, dla dobra innych, dla zdrowia. Panie dyrektorze, jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. A państwa zachęcam do pozostania z nami, z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Przed momentem moimi państwa gościem był Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Już za chwilę na naszej antenie porozmawiam z Łukaszem Adamskim, krytykiem filmowym, również o sytuacji w branży kinematograficznej w Polsce, o tym, jak sobie radzą kina w tych trudnych czasach. W zasadzie sobie w ogóle nie radzą, ale za moment rozłożymy to wszystko na czynniki pierwsze. Zachęcam więc państwa do tego, żeby pozostać razem z nami, z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.
przesunięte premiery, wstrzymane zdjęcia, artyści, ekipy pracujące przy produkcji filmów bez pracy. Można powiedzieć, że koronawirus sprawił, że branża filmowa, branża kinematograficzna, po prostu tak kolokwialnie rzecz ujmując, leży na łopatkach, rozłożona. Tymczasem w Polsce znalazło się dwóch reżyserów, którzy postanowili kręcić dalej swoje filmy. To Konrad Niewolski, Patryk Wega. I o tym, czy to odważne posunięcie, czy głupie, czy właściwe, czy też nie, porozmawiam z moim państwa gościem, którym jest Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta tygodnika Sieci. Łukaszu, witaj serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Tak. Witam z domowego studia, jak wszyscy. No ja właśnie... często u ciebie występuję w taki sposób, a teraz wszyscy występują w taki sposób, więc nie jestem już wyjątkowy. Tak, to fakt, ale to od razu na początku gdzieś zapytam, bo powiedziałem mniej więcej, o czym sobie porozmawiamy, ale jak sobie ty radzisz w czasach pandemii koronawirusa, tych kwarantan wszystkich i tak dalej? Wiesz co, no staram się spędzać jak najwięcej czasu w domu, natomiast ja normalnie prowadzę swoje audycje w radiu, więc oczywiście większość w publicznym radiu, więc większość z nich prowadzimy też za pomocą Skype'a tych rozmów. Natomiast no, swoje programy nagrywam, czy to jest Polskie Radio Olsztyn, czy Radio dla Ciebie, no jestem na antenie. Natomiast no cóż, oglądam w streamingu filmy, co też aż tak drastycznie nie różni się od tego, co robiłem wcześniej, bo ten streaming Netflixowy, HBO, Amazon coraz bardziej zjadał kina i tak, za chwilę pewnie o tym porozmawiamy, więc no pod tym względem tego polecania, to co robię w tygodniku Sieci, w innych również mediach, tego polecania, co warto oglądać w domu, no to znacząco się nie zmieniło, po prostu teraz polecam to, co jest głównie w streamingu, a nie w kinach. No właśnie, to się zmieniło, że ten streaming wyszedł zdecydowanie przed szereg. Można powiedzieć, że pokazał swoją siłę w stosunku do tego, co oferowały do tej pory kina, ale rzeczywiście za moment sobie o tym porozmawiamy. Ja wrócę do pana Konrada Niewolskiego i pana Patryka Wegi. Twoim zdaniem, oni są odważni w czasach zarazy, czy może to odważni powinniśmy wziąć w cudzysłów? Wiesz co, to jest tak, no Patryk Wega zawsze, a właściwie zawsze, no gdzieś mniej więcej od służb specjalnych, trzyma bardzo wysoko w górze podniesioną rękę ze środkowym palcem wystawionym, z kciukiem też, jak patrzę na siebie i na to, jak schudł, natomiast z palcem środkowym wystawionym wobec całego przemysłu filmowego w Polsce. To jest gość, który stworzył sobie własne kino, takie wegańskie kino, tak, chociaż jest tam bardzo dużo mięsa w tym kinie, i on ma gdzieś środowisko filmowe. I to, że on ten film kręci, no to jest wyraz takiego cwaniactwa Patryka, no i mi się to bardzo nie podoba. Natomiast to, że apelują do niego Gilda Reżyserów Polskich, no to dla niego nic nie znaczy, on nie jest w żadnej gildzie reżyserów, on może sobie gwizdać na to. Co innego tu jest ważne, bo Konrad Niewolski to jest też facet, który zasłynął jednym filmem Symetria, on teraz robi film Asymetria i też no, tam gdzieś nabluzgał nawet na mediach społecznościowych, pisząc o zazdrosnych aktorach, którzy nie mogą pracować, a u niego można pracować. Problem jest taki, że w tych filmach Patryka Wegi czy Konrada Niewolskiego pracuje cały sztab ludzi. To nie jest tak, że sam Patryk Wega robi sobie swoje kino, nie wiem, jak twórcy South Parku usiądzie w 5 osób gdzieś, czy twórca jakichś kreskówek wejdzie i po prostu zrobi sobie swój produkt w czterech ścianach. On musi mieć sztab ludzi, którzy z nim ten film robią. Aktorzy, operatorzy kamer, tak, dźwiękowcy. I to jest pytanie, czy środowisko filmowe, jak środowisko filmowe zareaguje na to, że część aktorów, bardzo znane nazwiska, to są aktorzy, którzy zawsze grają u Patryka Wegi, zdecydowali się jednak wejść na ten plan filmowy i złamać tą taką solidarność, która w przemyśle filmowym jest, bo wszyscy stoją po prostu, cały przemysł stoi i pamiętajmy, że przemysł filmowy w Polsce, no co dużo lepiej nawet Radosław Śmigulski może wytłumaczyć z PiS-u, ten przemysł po prostu bardzo mocno siądzie, przez co najmniej 2 lata będzie odbijał się od dna, a Patryk Wega no ma to zupełnie gdzieś, ale nie zapominajmy też o tym, że Patryk Wega jest biznesmenem. Jest biznesmenem, który przyznał nie tak dawno w wywiadzie, o czym ja zresztą pisałem w swojej recenzji na portalu w polityce.pl, że tak pewnie będzie, przyznał w wywiadzie, że cały film Polityka to jest jeden wielki marketing, bo on się nie zna na polityce, nie chodzi na wybory, nie rozumie polityki i zrobił ten film dla pieniędzy. Ja kiedy rozmawiałem z kiniarzem w moim Olsztynie rodzinnym tutaj, z właścicielem kina studyjnego, on mi opowiadał, że na następne 2 czy 3 lata, na 2 lata chyba, ma już zapisane premiery filmów Patryka Wegi, na konkretne dni, tak, tam
20 marzec, tam któryś tam, tak, nieważne, na kolejne 2 lata. Nie, on nie wie jeszcze, jakie to będą filmy. Patryk Wega nie wie, jakie to będą filmy. Natomiast wiadomo, że te filmy pojawią się w kinach. Patryk Wega jako przedsiębiorca wypadł z tego rytmu, który stworzył. I on po prostu może też bardzo mocno dostać tym. Chociaż też nie zapominajmy, że nowy film Patryka Wegi, Small World z Piotrem Adamczykiem i Julią Wieniawą, on jest już nakręcony i on czeka na premierę, bo Wega już tam 2 czy 3 filmy pewnie. No tutaj ma powstać ten film właśnie o aferze podkarpackiej. To jest ten film, do którego te zdjęcia były tutaj przygotowywane, przeprowadzane. Natomiast czy twoim zdaniem, bo mówiłeś o tych ekipach, które tutaj pracują, szeregu osób, które pracuje przy tej produkcji filmowej, czy to jest świadome narażanie ludzi na utratę życia bądź zdrowia? Wiesz, no Patryk Wega, teraz oczywiście zmieniono 2 dni temu ten stan pandemii, no zaostrzono, nie wolno spotykać się więcej niż w gronie więcej niż 2 osób. Natomiast wtedy, kiedy Patryk jeszcze ten Wega kręcił ten film swój na ulicach Warszawy, no to po prostu on mógł powiedzieć, no w miejscu pracy wolno się spotykać osobom w liczbie poniżej 50, tak? Więc on mógł powiedzieć, przepraszam bardzo, ja prawa żadnego nie łamię. No ale to jest takie cwaniactwo, takie uliczne cwaniactwo, które no jest po prostu brzydkie. I teraz pytanie jest, w jaki sposób go rozliczą widzowie z tego, bo to, że go nie rozliczą, rozliczy go środowisko filmowe, to jest dla niego bez różnicy. On ma gdzieś środowisko filmowe, poza aktorami, z którymi pracuje, on nie jest w tym środowisku, nie funkcjonuje w nim. Natomiast też nie zapominajmy, że Patryk Wega był już przed koronawirusem, przed wybuchem tej epidemii, był już na tej takiej górce spadającej. Jego film Bad Boy zarobił dużo mniej, miał gorsze otwarcie. To było jego najgorsze otwarcie od czasu służb specjalnych. Znaczy film Polityka już ostatecznie zniechęcił bardzo wielu widzów do Patryka Wegi. I Patryk Wega już się musiał borykać z problemami finansowymi przy Bad Boyu. No a teraz będzie jeszcze mocniej, bo to jest, pamiętajmy też, Wega nigdy nie brał pieniędzy z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. On nie bierze pieniędzy prywatnych, państwowych, żadnych. On to jest biznesmen, ja za to go cenię. To jest biznesmen, który robi swoje kino prywatnie i on po prostu no, chce zarabiać, ale nie powinien narażać w żadnym wypadku współpracowników. I ja jestem co najmniej zniesmaczony, jak patrzę na to, że próbował film nakręcić. No to jest żenujące po prostu. No ja tutaj się zupełnie z tobą zgadzam, że jest to żenujące, że jest to no, pewna głupota w tym wszystkim. Gdzieś wychodzenie takie przed szereg, pokazywanie tego cwaniactwa. Wiadomo, że chodzi o pieniądze. Ty też to podkreślasz. Skoro o tych pieniądzach też rozmawiamy, to zapytam cię od razu, jak trudny twoim zdaniem jest to czas dla branży filmowej? Jak długo branża filmowa będzie podnosiła się po pandemii koronawirusa? Bardzo długo. Zauważ w ogóle, z jakim symbolem mamy tutaj do czynienia. Jeszcze 2-3 tygodnie temu wszyscy cieszyliśmy się, że ekipa filmu Boże Ciało, Leszka Bodzaka, no, producenta, czy Jana Komasy, tak, że no, siedziała w Golden Theater, była oklaskiwana na Oscarach i wszyscy mówiliśmy wtedy, no patrzcie, polskie kino, 4. nominacja do Oscara w ciągu kilku lat, naprawdę jesteśmy na topie, idziemy do przodu, będzie jeszcze lepiej. Okazało się, że nie będzie jeszcze lepiej, okazało się, że kina padają, część kin w Polsce w ogóle upadnie. W Chinach, po tym jak otworzono kina, ludzie nie chcą do nich chodzić, więc to będzie naprawdę duży strzał, może nie na te multipleksy, tylko te kina studyjne niestety, te z ambitniejszym repertuarem mogą bardzo mocno dostać. Środowisko filmowe już bardzo narzeka. No właśnie Leszek Bodzak między innymi, producent Bożego Ciała, niejednokrotnie wypowiadał się w różnych mediach, mówiąc o tym, że ta branża będzie się podnosiła bardzo długo. Wszystkie produkcje poza Wegą i Niewolskim stanęły, no już teraz oni też nie mogą kręcić przez nowe przepisy. Natomiast no, to, że te produkcje stanęły, to, że filmy, część film pospadała z kin i teraz znów możemy wrócić do streamingu. Zauważ, część tych filmów, no one będą musiały znaleźć miejsce na jesieni, kiedy kina zostaną otwarte. Pewnie już na jesieni one zostaną otwarte. Gdzie będzie to miejsce? Nie wchodzą do nas różne hollywoodzkie produkcje. Wchodzi James Bond nowy. Wchodzą wszystkie filmy przesunięte przez Disneya, przez Universal. Tak, Amerykanie poprzesuwali dużo filmów. No, mają zapcha się gdzieś ten kalendarz filmowy. Zapchał się i nie ma gdzie ich wpuszczać. I teraz wracamy do streamingu. Bartosz Kowalski, którego nowy film W lesie dziś nie zaśnie nikt, pierwszy polski slasher, który ja bardzo chwalę, mam swoje zastrzeżenia, w Polityce można przeczytać moją recenzję tego filmu. Ten film miał 13 marca, w piątek 13, notabene nawiązując do słynnego slashera amerykańskiego, miał się pojawić w kinach. Nie pojawił się. Twórcy nie poczekali z tym filmem do jesieni. Po prostu go wrzucili, znaczy umówili się producenci z platformą Netflix i ten film wleciał bezpośrednio do streamingu.
jak wiele polskich filmów wejdzie bezpośrednio do streamingu, jakie to będą filmy, czy te wszystkie artystyczne filmy, takie jak na przykład przecież przesunięta została premiera filmu Lecha Majewskiego, w którym to wystąpił między innymi John Malkovich, Josh Hartnett, bardzo ciekawy film Dolina Bogów. On również spadł z kin, to jest bardziej artystyczne kino. Gdzie wejdzie? Czy wejdzie do kin, czy już bezpośrednio na streaming? Kompletnie branża będzie przewalcowana tutaj. A twoim zdaniem właśnie platformy streamingowe, pokazując gdzieś dobitniej swoją siłę nad kinem, swoją przewagę nad takim kinem tradycyjnym, zagoszczą jeszcze bardziej w naszej świadomości, w naszej codzienności, tak jak kina wcześniej? Czy kina za sprawą tej całej sytuacji zaczną być jeszcze mocniej wypierane przez streaming? Wiesz, to przez lata mówiło się o tym, że najpierw kasety wideo wypchną kina, najpierw w ogóle telewizja miała zabić kina, później kasety wideo, później płyty DVD, później pierwsze produkcje, które można było na tak zwanym video on demand, czyli na VOD obejrzeć. To wszystko miało zabić kina. Kina nie padły, zupełnie nie zostały zamordowane. Ja też myślę, że teraz one nie będą zamordowane, bo streaming też będzie miał swoje problemy. To znaczy, zauważ, większość produkcji dużych na Netflixie została przerwana. Wiedźmin drugi sezon został przerwany. Kilka innych ważnych produkcji zostało przerwanych. Więc te platformy też nie będą miały nowych swoich produkcji za jakiś czas, które powinny wtedy wejść. Druga sprawa, jeżeli uderzy w nas kryzys finansowy, wiemy, że on uderzy. Jak będzie silny, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że na pewno uderzy potężny kryzys finansowy, możliwe, że taki wielki jak wielki kryzys w latach 30. na świecie, bo to przebije to, co było w 2008 roku, to myślę, że wielu widzów w pierwszej kolejności zrezygnuje z subskrypcji Netflixa, HBO. Oni będą musieli obniżać ceny, bo kultura pójdzie gdzieś tam, będzie zepchnięta. Więc wiesz, w taki sposób też streaming, myślę, trochę oberwie, ale ogólnie tak, ogólnie tam ten środek ciężkości będzie przerzucony na streaming, ale też na VOD cały czas. Zauważ, że Hater, Sala Samobójców, Jana Komasy, ten film nie wszedł do serwisu streamingowego, natomiast wszedł na VOD. Możesz zapłacić i to więcej niż w kinie byś zapłacił, bo w kinie byś zapłacił 20 parę złotych. Tutaj powyżej 30 zł możesz zapłacić ten film, obejrzeć sobie na ekranie telewizora u siebie. Więc te filmy też w taki sposób będą wchodzić. Pytanie, czy my się będziemy w stanie przestawić na to, żeby w domu też oglądać filmy, które do tej pory w kinach oglądaliśmy. No ja tutaj będę miał duży problem, żeby się przestawić i z chęcią, jeżeli te kina ruszą z powrotem, jeżeli będzie już bezpiecznie do tego kina, wrócę, wybiorę się i mam nadzieję, że kina przetrwają, również te studyjne, te mniejsze kina, nie tylko komercyjne, bo to też jest ważna wartość w naszej kulturze. Na koniec cię zapytam już z taką propozycją, żebyś wyszedł do naszych widzów. Co obejrzeć w takim razie, byś radził na tych platformach streamingowych? Dwa filmy, dwa seriale od ciebie. No, już to naprawdę bardzo dużo tego jest, bo ja nie wiem, co państwo oglądali. W tej chwili moim zdaniem, znaczy ja tutaj, żadna platforma mi nie płaci, drodzy państwo, więc to nie jest tak, że ja reklamuję jedną ponad drugą. Natomiast dużo ciekawych rzeczy pojawiło się też na HBO i sporo takich na przykład produkcji. Ja bardzo polecam serial Spisek przeciwko Ameryce na podstawie powieści Philipa Rotha, który jest takim typowym dosyć serialem dzisiaj dla tych środowisk liberalnych w Hollywood, który jest wymierzony oczywiście trochę w Trumpa, ale bardzo ciekawy polityczny serial. Warto go obejrzeć. Również kilka ciekawych produkcji jest też na Netflixie, ale nie chciałbym konkretnych tytułów wymieniać, bo tego naprawdę jest bardzo dużo i zawsze coś można dla siebie znaleźć. Ale ja też polecam platformę Amazon. Bardzo mało się o niej mówi, a tam są ciekawe produkcje. Hunters z Alem Pacino, bardzo kontrowersyjny serial, który był oprotestowywany przez środowiska żydowskie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, a to jest serial, który opowiada o łapaniu nazistów przez Żydów. Duża też taka produkcja i tam też można znaleźć dużo rzeczy. Fleabag, tam jest bardzo wybitny serial, zupełnie pominięty w Polsce, brytyjska produkcja, więc jest co oglądać, ale czekajmy na te kina, bo naprawdę obraz w kinie to jest zupełnie inny obraz i chyba ty też sobie nie wyobrażasz, żeby następnego Batmana oglądać na małym telewizorze. Nie wyobrażasz sobie chyba, żeby Jamesa Bonda oglądać na małym telewizorze. Ja też jestem zrozpaczony teraz, bo wszystkie moje wywiady z ekipą Jamesa Bonda, Daniel Craig, Rami Malek, czekają zamrożone. Które czekają zamrożone, które robiłem w Nowym Jorku w grudniu. I one się pojawią kiedy? Na rok po, znaczy rok po ich zrobieniu. Zobacz, jaka to będzie deaktualizacja pewnych treści. No niestety, w takich czasach żyjemy, w czasach koronawirusa. Łukaszu, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę dobrego dnia, zdrówka przede wszystkim. A państwa, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście jeszcze raz zachęcę do tego, żeby pozostać z telewizją w Polsce.pl, z naszymi gorącymi pytaniami zdrowia i dobrego dnia dla państwa.